Marcin Mencel, Czerwony Smok Poznań. Zacząłem trenować 8 lat temu. Początkowo było to brazylijskie jiu-jitsu, potem przeszedłem etapem dalej na K1 oraz MMA. Wiadomo, że do tych sportów walki brakuje też zapasów, także zacząłem też uprawiać zapasy, no i na dzień dzisiejszy biję się zawodowo, profesjonalnie. Plany na jesień są takie, że w tym roku stoczę na pewno 3 pojedynki profesjonalne w MMA oraz 3 pojedynki proamatorskie w K1. W tym momencie głównie skupiamy się na technice K1 oraz wolnych technikach zapaśniczych, nie zapominając oczywiście o brazylijskim jiu-jitsu, z tego stylu oczywiście się wywodzę. Trenuję 2 razy dziennie, mieszam style, rano uprawiam brazylijskie jiu-jitsu, wieczorem K1, na zmianę z zapasami. Z klubem Czerwony Smok jestem związany 4 lata. Nie jest to mój pierwszy klub, aczkolwiek na pewno będzie ostatni, bo nie mam zamiaru przenosić się do żadnego innego klubu. Mam tu bardzo duże możliwości rozwijania się oraz bardzo dużo sparring partnerów. Jestem przykładem tego, że ciężka praca opłaca i przynosi efekty, dlatego zapraszam wszystkich niedowiarków na swoje walki i sami zobaczcie na własne oczy, co potrafię.